Jeżeli szukasz cudu Pantoniego, spojrzyj na cały okrąg świata tego. Poznasz, jak słynie w każdej krainie i ciebie ratunek nie minie. O święty Antoni, o święty Antoni, niech nas przed Bogiem Twoja prośba broni, Twoja prośba broni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Boże, Ojcze dobry i miłosierny, który wybrałeś świętego Antoniego jako świadka Ewangelii i posłańca pokoju pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy, z którą zwracamy się do Ciebie za Jego pośrednictwem. Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze. Zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczonym przez chorobę, cierpienie i samotność. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego. Święty Antoni, wielki nasz patronie, prosimy Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają Twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki Twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy. Wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy. Prosimy Cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Niepokalane Serce Maryi według świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Serce Maryi schronieniem. Dzień 27. Schronienie wzgardzone. Widzieliśmy, iż święci nauczają, że dla takiego, co się poleca sercu Maryi i któremu ona jest matką, niepodobna, żeby nie był zbawiony. Co więcej, twierdzą oni, że kto nie ma nabożeństwa do Maryi, temu trudno otrzymać zbawienie. Zdanie to powinno przerazić tych, którzy oziębli są w nabożeństwie do Matki Bożej. Ryszard od świętego Wawrzyńca w ten sposób uzasadnia zdanie ojców Kościoła Świętego. Ci, którzy Maryi nie służą, zbawieni być nie mogą, gdyż komu pomocy tej Najświętszej Matki brakuje, nie może liczyć ani na łaskę boskiego jej Syna, a tym bardziej na wstawiennictwo świętych. Czworakiego rodzaju chrześcijanie zbawienie swe na niebezpieczeństwo narażają z braku nabożeństwa do Królowej Nieba. Do takich należą niepobożni, zarozumiali, uparci i niedbali. Niepobożnymi tych nazywam, co żadnego wcale do Maryi nie mają nabożeństwa. O nich mówiąc błogosławiony Albert Wielki powiedział: wszyscy, co nie są Twoimi sługami, Maryjo, zginą. To samo doktor Seraficki potwierdza. Dla tych, co nie są dziećmi Maryi, nawet nadziei zbawienia nie ma. Na kilka wieków przed nim święty Jan Złotousty rzekł: żaden grzesznik bez Twojej, o Maryjo, pomocy zbawionym być nie może, a Twoja, chwalebna Panno, miłosierna przyczyna dla wielu wyprasza zbawienie, którzy według praw sprawiedliwości Bożej byliby potępieni. W tej myśli Kościół Święty do Maryi stosuje słowa przypowieści: wszyscy, którzy mnie nienawidzą, kochają się w śmierci. Bo jak uważa Ryszard od świętego Wawrzyńca, tych, co nie są warce zbawienia, zalewa morze tego świata. Wspomnieliśmy, iż niepodobna, aby słudzy niepokalanej dziewicy nie mieli być zbawieni. To się jednakże nie odnosi do tych, którzy na karb nabożeństwa do Maryi tym spokojniej grzeszą. Kto zarozumiale z grzechów nie powstając do dawnych nowe przydaje, fałszywą i grzeszną ufnością w opiekę Maryi zasłania przed sobą sprawiedliwość Bożą, ten nie na miłosierdzie i przebaczenie, lecz na karę i potępienie zasługuje. Tacy nazywają się zarozumiałymi. Ktokolwiek chce być dzieckiem Maryi i jej łaskę sobie zaskarbić, ten przede wszystkim od grzechu odstąpić powinien. W ten czas dopiero może się spodziewać przyczyny i opieki Matki Bożej. Słowa mędrca pańskiego przez Kościół Święty do Maryi zastosowane: powstali jej synowie. Ryszard rozważając mówi, iż wyraz powstali poprzedza wyraz synowie, co pokazuje, że nie można być dzieckiem Maryi, nie starając się powstać z grzechu. I rzeczywiście, kto popełnia uczynki złe, udowadnia, że nie chce być dzieckiem Matki Bożej. Maryja pokorna jest, on pyszny. Maryja jest lilią czystości, on jest bezwstydny.
Maryja różą miłości, on bliźniego swego nienawidzi. Tym wszystkim, co robi, wyrzeka się godności dziecka Maryi. Dziećmi Matki Bożej ci są, którzy przez cnoty stają się do niej podobnymi. Upartymi są ci grzesznicy, którzy cześć oddając Najświętszej Pannie, życia swego odmienić nie chcą. Jakim sposobem śmiał się liczyć do orszaku dzieci Maryi, jeśli nie przestają matki swej złymi postępkami zasmucać? Pewien grzesznik raz do Maryi powiedział: okaż się matką moją. Boga rodzica wówczas odpowiedziała: okaż się synem moim. Inny znowu na modlitwie Maryję Matką Miłosierdzia nazywając, usłyszał od niej: wy grzesznicy, kiedy ode mnie pomocy żądacie, nazywacie mnie Matką Miłosierdzia, ale mimo tego grzechami robicie mnie Matką Boleści. Duch Święty powiedział: przeklęty od Boga, kto zasmuca matkę swoją. Ryszard tłumaczy, że to odnosi się i do Maryi. Bóg przekleństwem karze tych, którzy przez uporczywe trwanie w grzechach zasmucają serce niepokalanej matki. Powiedziałem przez uporczywe trwanie w grzechach, bo jeśli grzesznik choćby niezupełnie od grzechów wolny, ale pracujący pilnie około pozbycia się grzechów, wzywa pomocy i przyczyny Maryi, ta czuła matka opieką swoją otacza go i u Boga łaskę wyprasza. Kiedy zaś ktoś uporczywie zostaje w grzechach, Maryja kochać go nie może, ale jeśli jakąś namiętnością usidlony poleca się Boga rodzicy i z dziecięcą ufnością i męską wytrwałością ją prosi o pomoc, aby przełamać więzy tej namiętności, to niezawodnie najlepsza ta matka wyciągnie ku niemu potężną swoją prawicę, z łańcuchów go rozpęta i do zbawienia doprowadzi. Niedbali wstawiennictwa Maryi nie wzywają wcale, ani w pokusach, ani w innych niebezpieczeństwach zbawienia. Bardzo to nieszczęśliwe dusze. Same więc pozbawiają się tak wielce skutecznej pomocy. Czymże byłby świat bez słońca, jeśli nie powszechnym zwichrzeniem i otchłanią ciemności? Dusza, która nie ma nabożeństwa do Maryi, popada w ciemność. I o tych ludziach mówi Duch Święty przez usta psalmisty, iż sprzyjają i do duszy otwierają wstęp dzikim zwierzętom, to jest złym namiętnościom i grzechom. Dusza Bożym światłem nieopromieniona pozostaje w nocy, jest jaskinią grzechów i szatanów. Mówi o tym święty Anselm: biada tym, co gardzą nabożeństwem do Maryi. Przykłady. Kiedy się oziębia nabożeństwo nasze ku Maryi, rozważajmy w ten czas niebezpieczeństwo, na jakie nas ta oziębłość naraża. Myślą stąpmy do piekła. Zastanówmy się nad srogością kar wiecznych. Tu na ziemi dokucza nam gorąco, zimno, głód, pragnienie, choroby, krzywdy od ludzi. Dopiekają nam do żywego, a tam w piekle będziemy zmuszeni w ogniu się nurzać, przez szatanów będziemy deptani, od wszystkich opuszczeni. I to nie na jeden dzień, ani na jeden miesiąc, nie na rok, nie na tysiące lat, ale na zawsze, na wieki. Jakżeż dobry jest Bóg,
że Maryję uczynił naszą matką, abyśmy pod jej opieką łatwiej mogli być zbawieni. W 1867 roku w Benewencie był niedowiarek, który publicznie na licznym zgromadzeniu bluźnił Najświętszej Pannie. Pani domu odważyła się zwrócić mu uwagę w ten sposób: gdybyś miał jakiekolwiek uszanowanie dla swej matki i żony, to byś tak nie mówił o błogosławionej pomiędzy niewiastami. Wspomniano mu, że Bóg z niewagi wyrządzone Maryi karze często. On wtedy odpowiedział: wyzywam do walki Matkę Bożą. Nazajutrz żona zastała go martwym, leżał na ziemi. Twarz miał szczerniałą, język spuchnięty. W 1862 roku w Trapani czterech włoskich żołnierzy zbezcześciło obraz niepokalanej dziewicy. Zaledwie do izby wrócili, gdzie jeszcze się śmiali ze swego niecnego postępku, kiedy kawał sufitu zleciał i wszystkich czterech zabił. W 1863 roku na piersiach umarłego popisowego do wojska znaleziono szkaplerz. Żołnierz z Piemontu, widząc to, rozgniewał się i ze złości bluźniąc, bagnetem począł kłuć obraz Boga Rodzicy. Niezwykłe było obecnych zdziwienie, kiedy nagle zobaczyli tego żołnierza chwiejącego się na nogach i padającego na ziemię. Trafiła go apopleksja. Słuchacz na uczelni padewskiej raz wieczorem straszne rzeczy wygadywał na niepokalaną dziewicę. Obecni do żywego byli rozgniewani i objawili swe oburzenie. Szczególnie i pani domu, która uważała za obowiązek kazać wyjść młodemu bluźniercy. Grzesznik nie uszedł kary. Na drugi dzień zmarł i zczerniał jak węgiel. Oto żywe i wymowne dowody tego, do czego prowadzi wychowanie bez religii. O Królowo i Matko Miłosierdzia, z królewską hojnością, a z macierzyńskim sercem łaski Boże rozdając, Tobie się polecam, ja żebrak, z cnót ogołocony i wielki sprawiedliwości Bożej dłużnik. Maryjo, w rękach Twoich jest klucz od skarbca łask Bożych. Pamiętaj o moim ubóstwie i nie opuszczaj mnie w ostatecznej nędzy. Jak dla wszystkich, tak też i dla mnie bądź szczodra i więcej udziel, aniżeli Cię o to proszę. Święta Dziewico, opieką swoją zasłoń mnie przed gniewem Bożym. Wiem, o najłaskawsza Matko, że Twoją rozkoszą i Twoją chwałą jest wspierać nędzarzy, w złem niezatwardziałych. Jestem grzesznikiem, ale uporu we mnie nie ma. Chcę się poprawić, więc możesz mi pomóc. Pomagaj mi, zbaw mnie. Dziś oddaję się Tobie zupełnie. Powiedz mi, co mam czynić, abym się Bogu podobał. Wszystko zrobię, co mi każesz, z Twoją, o Maryjo, pomocą. Boś Ty światłem, pociechą, obroną i nadzieją moją. Amen.
Litania do świętego Antoniego z Padwy. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami. Święty Antoni, z pobożnych rodziców urodzony, módl się za nami. Święty Antoni, w miłości gorący, módl się za nami. Święty Antoni, światem zepsutym gardzący, módl się za nami. Święty Antoni, darem miłości napełniony, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo Kościoła katolickiego, módl się za nami. Święty Antoni, chwałę niebieską zalecający, módl się za nami. Święty Antoni, kwiecie świątobliwości, módl się za nami. Święty Antoni, krysztale czystości, módl się za nami. Święty Antoni, perło ubóstwa świętego, módl się za nami. Święty Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo zakonu braci mniejszych, módl się za nami. Święty Antoni, pochodnio gorejąca, módl się za nami. Święty Antoni, młocie na heretyków, módl się za nami. Święty Antoni, światło nowe włoskiej ziemi, módl się za nami. Święty Antoni, uciśnionych wyzwolenie, módl się za nami. Święty Antoni, w nabywaniu doskonałości ochotny, módl się za nami. Święty Antoni, kaznodzieją żarliwy, módl się za nami. Święty Antoni, zgubione rzeczy cudownie odnajdujący, módl się za nami. Święty Antoni, poufały strażniku spraw sobie poleconych, módl się za nami. Święty Antoni, przewodniku dusz, módl się za nami. Święty Antoni, zwierciadło pokory, módl się za nami. Święty Antoni, arko nowego przymierza, módl się za nami. Święty Antoni, nieprzyjacielu grzechów, módl się za nami. Święty Antoni, miłośniku bogomyślności, módl się za nami. Święty Antoni, przedziwny w mądrości, módl się za nami. Święty Antoni, wzorze wstrzemięźliwości, módl się za nami. Święty Antoni, uzbrojony sprawiedliwością, módl się za nami. Święty Antoni, w opowiadaniu Ewangelii niestrudzony, módl się za nami. Święty Antoni, pociecho strapionych, módl się za nami. Święty Antoni, prorokom równy, módl się za nami. Święty Antoni, apostole najżarliwszy, módl się za nami. Święty Antoni, męczenniku pragnienia, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo wyznawców, módl się za nami. Święty Antoni, przykładzie czystości, módl się za nami. Święty Antoni, który zażywasz wiecznego błogosławieństwa, pociesz nas strapionych.
od gniewu sędziego najwyższego, broń nas, Ojcze Święty, abyśmy za dni naszych pożądanego pokoju zażywać mogli, przyczyń się za nami, aby wszyscy do Ciebie nabożni otrzymali to, o co słusznie proszą, przyczyń się za nami, aby nas Najświętsza Panna czystymi, niezmazanymi Synowi swemu przedstawić raczyła, przyczyń się za nami. Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało, przyczyń się za nami. Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, od któregoś słodkim uściśnieniem zaszczycony został, przyczyń się za nami. Przez krzyż i mękę niewinnego baranka, abyśmy ciało nasze z wszystkimi pożądliwościami ukrzyżowali, przyczyń się za nami. Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy namiętnością naszym umierali i współpogrzebani z Chrystusem, z Nim potem na wieki żyć mogli, przyczyń się za nami. Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dzień ostateczny cząstkę z Nim w niebie otrzymać mogli, przyczyń się za nami. Przez cudowne w niebo wstąpienie Pańskie, abyśmy szczęśliwie na górę wieczności wstąpić mogli, przyczyń się za nami. Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas wszelkiej prawdy nauczył, przyczyń się za nami. Aby Pan Bóg grzechy nasze odpuścić raczył, przyczyń się za nami. Aby Pan Bóg Kościołem swoim świętym rządzić i w pokoju zachować go raczył, przyczyń się za nami. Aby Pan Bóg całe duchowieństwo w swej dostojności zachować raczył, przyczyń się za nami. Aby wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył, przyczyń się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Módl się za nami, święty Antoni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Niech się przyczyni za nami, prosimy Cię, Panie, wyznawca Twój, święty Antoni, któregoś wielkością cudów przyozdobiłeś i wsławiłeś i dotychczas nie przestajesz go wsławiać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa błagalna do świętego Antoniego. Przedziwny święty Antoni, wsławiony rozgłosem uczynionych przez Ciebie cudów, który miałeś szczęście przyjąć na swe ręce Syna Bożego w postaci dzieciny. Wyproś mi u Jego dobroci łaskę, której gorąco pragnę w głębi mego serca. Ty, który byłeś tak bardzo litościwy dla nieszczęśliwych grzeszników, nie patrz na niegodziwość tego, który błaga, lecz na chwałę Boga, którą ponownie zwiększysz, i na mojej duszy zbawienie, nieodłączne od prośby, którą teraz przedstawiam z tak wielkim pragnieniem.
jako zadatek mojej wdzięczności składam obietnicę, iż będę prowadzić życie więcej zgodne z pouczeniami Ewangelii i oddane niesieniu pomocy biednym, których tak bardzo ukochałeś i kochasz. Pobłogosław moją obietnicę i spraw, bym wierny był jej aż do śmierci. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego dla uproszenia szczególnej łaski. Śliczny kwiecie, cudną woń cnoty, w Kościele Bożym rozlewający, jasne światło zakonu braci mniejszych, święty Antoni Padewski, który strapionym i smutnym pociechę przynosisz, który wszystkich pobożnie Cię wzywających wspierasz przyczyną Twoją. Klękam z ufnością u stóp Twoich dla oddania się szczególnej Twej opiece, dla polecenia sercu i modlitwom Twoim wszystkich potrzeb moich. Przez wszystkie łaski, jakimi Bóg Ciebie obdarował, przez niewysłowioną radość, w jakiej tonęło serce Twoje, gdy Pan Jezus w postaci małego dzieciątka na Twoich spoczywał rękach, błagam Cię pokornie, osłoń mnie najtroskliwszą opieką Twoją. Przyczyń się za mną do Twego najsłodszego Zbawiciela i niepokalanej Jego Matki i uproś mi żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, miłość gorącą, wytrwałą gorliwość w służbie Bożej i łaskę, której szczególnie teraz potrzebuję. O najukochańszy mój patronie, święty Antoni, wejrzyj łaskawie na mnie, biednego grzesznika, i nie gardź prośbą, którą z wielką ufnością do Ciebie zanoszę i radością napełnij serce moje, a przez całe me życie będę z wdzięcznością wielbić Ciebie za otrzymaną mi łaskę, składając dzięki Trójcy Przenajświętszej za dary na Ciebie wylane. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego w każdej potrzebie. Wspomnij sobie, święty Antoni, na ów wielki zaszczyt, jaki Ci Pan Jezus okazał, gdy tylu tysiącom do Ciebie się udającym za sprawą Twoją swej pomocy udzielił. Wspomnij, ilu umarłych życie, błądzących zbawienną radę, strapionych pociechę, opętanych uwolnienie, trędowatych oczyszczenie, chorych zdrowie, żeglujących bezpieczny port, uwięzionych wolność, okradzionych swe dobro utracone, w ogóle ilu nędznych przez Ciebie pociechę i pomoc otrzymało i po dziś dzień otrzymuje. Uciekam się do Ciebie i błagam Cię o pomoc i radę w tej wielkiej mej potrzebie. O Ojcze uciśnionych, ulituj się mej nędzy, gdyż Pan Bóg, każąc mnie za grzechy lub w niepojętej swej mądrości, chcąc mnie doświadczyć, tak ciężko mię nawiedził. Obacz moją nędzę i trudne położenie, w jakim się znajduję. Wiem wprawdzie, żem nie godzien Twego wstawiennictwa, żem nie zasłużył u Ciebie ani na pomoc, ani na pociechę, ale wspomnij sobie oną wielką miłość, z jaką już tylekroć wsparciem swoim dopomógł niegodnym. Przypomnij sobie
ono miłosierdzie i litość, jakąś żyjąc tu na ziemi, ku potrzebującym ją chował. O ileż większą jest obecnie ta litość i to miłosierdzie, skoro Ty już używasz w niebie szczęśliwości wiecznej i tak chętnie przyczyniasz się za potrzebującymi u Pana Boga. O, wyzwól mnie z tej obecnej potrzeby i okaż mi dobroć Twojego serca. Wysłuchaj próśb moich, udziel mi pociechy, wybłagaj mi siłę i poddanie się woli Bożej, ażebym mógł cierpliwie wytrwać i przez szemranie nie utracił zasługi, jaką przez należyte znoszenie cierpień uzyskać mogę. Ufam mocno, że zostanę wysłuchanym. Jednakowoż nie moja, ale Boża wola niech się spełni teraz i zawsze. Amen. Oddanie siebie samego szczególnej opiece świętego Antoniego. Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, święty Antoni, i proszę Cię, wejrzyj łaskawie na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego o dobrą śmierć. O święty Antoni, któryś szczęśliwie w łasce Bożej z tym światem się rozstał, czyż moja śmierć będzie Twojej podobną? Drżę z bojaźni i strachu, gdy pomyślę o swoich licznych grzechach i gdy sobie przedstawię tę chwilę, w której umrę i przed sądem boskim stanę. Pokładam całą moją nadzieję we krwi Jezusa Chrystusa i Twym wstawiennictwie. O, nie opuszczaj mnie wtedy i pocieszaj w owym wielkim ucisku. Wyproś mi żal szczery za grzechy, łaskę przyjęcia Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie i możność zadośćuczynienia jeszcze w tym życiu za wszystkie grzechy i kary. A gdy wreszcie nadejdzie ostatnia godzina mego życia, pospiesz mi wtedy z pomocą. Wzmocnij mnie, iżbym nie uległ zwątpieniu. Stój przy mnie, iżbym z najświętszymi imionami Jezusa, Maryi i Józefa na ustach, pod opieką mojego anioła stróża, innych patronów i świętych i pod opieką Twoją, rozstał się z tym światem w uczuciach silnej wiary, niezachwianej nadziei, najgorętszej miłości ku Bogu, najszczerszego żalu za wszystkie moje grzechy i został przyjętym do uczestnictwa tej szczęśliwości, której Ty już od dawna używasz. Amen. Westchnienie do świętego Antoniego. Mój kochany święty Antoni, niech się Twe serce ku mej prośbie skłoni. Racz za mną przemówić do Chrystusa Pana, by łaska upragniona była mi dana i przez święte wstawienie się Twoje niech spłyną w me serce pociechy zdroje, a ja Cię kochać będę najgoręcej
i chwałę Twoją szerzyć coraz więcej. Amen. Modlitwa ku czci świętego Antoniego w intencji dzieci. O najdroższy święty Antoni, zwracamy się do Ciebie, by oddać pod Twą opiekę to, co mamy najdroższego i najcenniejszego, nasze dzieci. Tobie, pogrążonemu w modlitwie, ukazało się Dzieciątko Jezus, a gdy opuszczałeś ten świat, dzieci rozgłaszały wiadomość o Twej błogosławionej śmierci. Skieruj Twój wzrok na nasze dzieci, które Tobie powierzamy, abyś pomógł im wzrastać, tak jak Jezus w latach mądrości i łasce. Spraw, by zachowały niewinność i prostotę serca. Udziel im łaski, by zawsze towarzyszyła im troskliwa miłość i mądre kierowanie rodziców. Czuwaj nad nimi, by wzrastając w latach, dotarły do pełnej dojrzałości i jako chrześcijanie dawały świadectwo przykładnej wiary. O święty Antoni, nasz patronie, bądź blisko wszystkich dzieci i wspomagaj także nas Twą nieustanną opieką. Amen. Obranie sobie za patrona świętego Antoniego. Święty Antoni, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa, Tyś piastował Dzieciątko Jezus na swych rękach, a dziś cieszysz się Nim w niebieskiej krainie. Składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi moją duszę obdarzyłeś. Na nowo obieram Ciebie dzisiaj za mego orędownika i wiernego Ojca. Postanawiam mocno nigdy Cię nie opuszczać, ani pozwolić ubliżyć Twej sławie, lecz zawsze Cię czcić i kochać. Proszę Cię, weź mnie w swoją opiekę i pomagaj mi we wszystkim. Nie opuszczaj mnie, lecz bądź mi towarzyszem w drodze do wieczności, moim orędownikiem, obrońcą i mą gwiazdą przewodnią, tak w życiu, jak i przy śmierci. Amen. Modlitwa ku czci świętego Antoniego. Święty Antoni, wzorze wielkiej świętości, pomóż mi żyć jak prawdziwy chrześcijanin, wierny przyrzeczeniom chrzcielnym. Ty wiesz, jak wielkie są niebezpieczeństwa i trudności mego życia. Wyjednaj mi, abym pokonał wszystkie pokusy do złego i miał odwagę bycia świadkiem mej wiary. Wyjednaj mi serce zdolne do miłowania Boga ponad wszystko, gotowe do przyjęcia Jego świętej woli pośród ofiar i wyrzeczeń. Otwórz mą duszę, bym kochał mych bliźnich szczerze i ofiarnie. Pozwól mi być gotowym do służenia im pociechą we wszystkich ich potrzebach. Podtrzymuj mnie Twoim przykładem, abym zasłużył na Bożą przyjaźń. Amen. Przyjmijmy, drodzy radiosłuchacze, telewidzowie i obecni tu w Bazylice, błogosławieństwo relikwiami świętego Antoniego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Piastunie Boga, błogosławiony Antoni Święty, bądź pochwalony.
Święty, jak światło dzienne, jak promień słońca, Ty świat ogarniasz z końca do końca, łagodzisz bóle i trud rozliczny. Ociecho nasza, Antoni śliczny.